Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, Aniu. To już ostatni raz w tym roku 2023, który nieuchronnie daje nam okazję do tego, żeby się zatrzymać, być może trochę odpocząć. Nalość ten rok dawał okazję do tego, żeby się zatrzymać? No teraz właśnie, wiesz, a, teraz, dzisiaj, że, dzisiaj, a, dziś, dzisiaj no, w tą środę, no, 27 rozumiem. grudnia, kiedy publikowany jest ten odcinek podcastu, chcemy zaprosić naszych słuchaczy do tego, żeby posłuchali z nami tego, co my słuchamy. Czyli posłuchaj to, od, opowiedz to. Dokładnie tak. I taki jest pomysł na dzisiejszy odcinek. Kilka podcastowych rekomendacji od nas. No Prowadź wozu leśnej bandy. No wiesz co, ja bym powiedziała, że to ty jesteś mistrzem słuchania podcastów, bo ja to tak, wiesz, na e, ja mówię, palcach mistrzem jednej ręki. Nie no, bez przesady, aż tak daleko bym nie szła. Ale podcastów słuchasz zdecydowanie więcej niż ja. E, I... Ja chyba się kiedyś do tego przyznałam, albo ty mnie odsłoniłeś, że jako twórczyni, współtwórczyni podcastów, jestem też Poczeka marną się, słuchaczką. To, nie, nie, I co nie, 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 nie. Więcej... nie to czekaj, to czekaj. Albo więc <coughs> musiała przesłać wszystkie odcinki z danego roku, albo no. powiesz to zdanie, że tak powiem poprawnie. Ja jako twórczyni jednego z bardzo merytorycznych i chętnie słuchanych podcastów tak. budujemy, budujemy. Dobrze. Ja jako twórczyni podcastu, który, no, ale poczekaj zaraz, no. bo A. ja mam inną konstrukcję w głowie. Ja, jako twórczyni podcastu, który zatacza coraz to szersze kręgi, ponieważ odznacza się merytoryką. Jest naprawdę dobry i przyjemny do słuchania i ludzie biorą go na uszy w różnych sytuacjach życia. Nie umiem się chwalić. No dobra. To może jednak dziękuję sprawdźmy, dziękuję jak bardzo. to i. A no właśnie, a najadłeś się na Wikidię? Oj, dobra, przyznajmy się, że nagrywamy przed świętami, tylko wiemy, że będzie opublikowany, bo oskarowymi aktorami to my nie jesteśmy. Nie. Więc tak, ale czujemy ducha poświątecznego w odcinku nagrywanym tak. przedświątecznie, a że pod choinką można było wyciągnąć paczuszki. Mam nadzieję, że takowe wyciągnęliście. Mam nadzieję, że my takie wyciągnęliśmy, chociaż nie jesteśmy uh -huh. już po wyciągnięciu. No to wróćmy do, do prezentów. Chcemy się podzielić podcastami, których słuchamy. Jedno z nas trochę więcej, drugie z nas trochę mniej więcej. Postanowiliśmy sobie tradycyjnie, żeby były po trzy od każdego z nas, ale znaleźliśmy, jak się okazało, mianownik wspólny, więc będzie jeszcze na końcu wisienka, perełka, która nas połączyła, i to będzie taki trzy, trzy i pół na końcu i w ten sposób. Po pół będzie dla każdego, siedem, czyli będzie tak? jeden. Tak. Jeżeli się na matematyce nie rozjechałem. Na no to wygląda. No i drugi raz cię prowokuję, żebyś zaczęła, wymieniając z tych ja bym powiedział tak, to nie jest to, że ty mało anioł słuchasz, ty po prostu bardzo precyzyjnie selekcjonujesz te podcasty, których słuchasz. Yy, no tak, ale koniec. końców. <noise> słuchasz naszego. <Stup. głosy> Zdarza mi się, zwłaszcza, że jak nagramy, to publikacja jest za jakiś czas i potem wracam do odcinka, który właśnie się pojawiał, pojawił i myślę sobie. O, matka, jaka, jaka to była fajna rozmowa. Ym, ale rzeczywiście, no nie tylko naszego słucham, natomiast jestem taką, powiedziałabym, niewdzięczną i upierdliwą słuchaczką podcastów, bo wystarczy, że mi ktoś zazgrzyta, albo usłyszę robią, muszą, yy, i już się przełączam, yy, bo. Yy. Normalnie nie mogę. Jestem Wtedy. Gęstym, gęstym sitkiem, jesteś. Jestem gęstym sitkiem, a przy okazji ja mam bardzo silny autorytet wewnętrzny, w odróżnieniu od mojego męża, który słucha ciągle i wszystkiego. I on zbiera z całego świata informacje. Tak, ja mam takie. Przekonanie, że ja wcale nie potrzebuję tych informacji ze świata. Więc ty masz sztuczną to, inteligencję, to... która ostatnio się pasjonuje, Ta, i stamtąd Tak, Dokładnie, czerpieć. absolutnie. Natomiast y, są takie trzy, które wybrałam na potrzeby dzisiejszego y, naszego odcinka. O, już jesteśmy w miejscu, do którego zmierzałem. Y, którymi się y, chcę podzielić z nadzieją, że Wy nasi drodzy słuchacze, może Ty także, Maćku, y, skorzystasz y, i przestawisz ucho, bo to są takie y, przyjemne podcasty, takie, które. Nie wiem, czy czegoś Aniu, uczą. pierwszy z tych trzech. A pierwszy z tych trzech jest um, prowadzony przez bardzo młodą dziewczynę, Karolinę Sobańską, i taki nosi też tytuł. Ja coś e, mi dzwoni. Może być. Nie Włoch, tylko nazwisko. Może, mi może. Zresztą jest to taki podcast, który jedna z naszych y, klientek nawet ostatnio wspominała, że też słucha, więc żeśmy mhm. sobie tutaj pogadały. Dlatego, że y, Karolina wnosi do tego podcastu i już, wiesz, ja słucham podcastów nie tylko dla merytoryki i to, to myślę, że muszę się przyznać na początek. Merytoryka podcastu Karoliny jest bardzo wielowątkowa, natomiast to tam jest i o zdrowiu, i o urodzie. A to jest solo, czy ona zaprasza ona, gościów? Ona zaprasza gości od czasu do czasu, ma też takie odcinki solowe, natomiast częściej jest tak, że rozmawia z ludźmi z różnych krańców rzeczywistości i tematów. I to, co mnie szalenie ujmuje, to jest po pierwsze to, że zawsze pyta z taką ogromną ciekawością. Bez żadnej tezy, bez próby udowodnienia czegokolwiek. Tylko pyta, i ja mam takie wrażenie, że ona jest przedłużeniem mojej ciekawości. No i jakoś tak tutaj się um, dobrałyśmy, a w zasadzie ja sobie wybrałam Karolinę, że często w tych odcinkach padają takie pytania, które ja sama chciałabym zadać. Mhm. Um, na temat. Naprawdę bardzo, bardzo różny, natomiast to, co mnie ujmuje, to jest jej umiejętność zadawania pytań, takich w punkt, i piękny język. Tak jak Karolina mówi, to ja, tak to moje słuchać. ucho, tak, to, to moje ucho się szeroko uśmiecha. Dobra, to teraz niestety zrobimy taki moment, kiedy odsłonimy karty. Karty frisowe, bo bo jesteśmy przefrisowani, ja nawet frisuję. I teraz będzie takie zdanie. Dla tych, którzy może nie wiedzą fris tyle myślenia. Podnikujemy model, jakbyście chcieli sobie rzucić okiem uchem. A warto Ale warto się roz przefrisować. Rozmowa teraz jest taka, że jest rozmowa partnera. Znaczy w sensie partnerki, bo Ania jest frisowym partnerem. Eee, czyli takim stylem myślenia, który łączy kropki, tam się wszystkie rzeczy ze sobą przeplatają, przepływają przez niego, z drugim stylem, który no, dużo mam do mieszka zawodnika, czyli kogoś wiecie tak, do celu, do konkretu. Teraz zapytam, bardzo ładny ogół, a jakbyś mi podała przykład, yy, yy, przykładowe pytania, bo mówisz, że bardzo fajnie Karolina pracuje pytaniami, wiesz, takie... Bo proszę cię, no to jakaś tak, to ja nie jestem Ale nie, tutaj... Albo, albo, albo temat, wiesz, gdzieś wielowątkowo rozmawia, a podaj mi dwa, trzy przykłady takich tematów rozmów, które wysłuchałaś u Karoliny, mm. wiesz, żebym wiedział, czy warto, albo, wiedział, czy warto włączyć. Um, no na przykład temat związany z human designem, czyli z takim myśleniem... O tym, że człowiek, jak przychodzi na świat, to dostaje pewien energetyczny wzorzec, który potem może z niego czerpać, albo ten wzorzec może mu okay. przeszkadzać. Albo temat związany z ajurwedą, czyli z hinduskim podejściem do, do medycyny. E, tak, medycyna, dokładnie, ajurwedyjska. No, a ostatnio słuchałam solowego sprzed dobrych kilku lat odcinka związanego z Tajlandią, no bo to jest akurat taki temat, który ostatnimi czasy mnie wyjątkowo kręci i podnieca, więc tutaj pytań nie było. Natomiast to, co też Karolina dla mnie robi ładniej, w co się wsłuchuje, to jest robienie takich podsumowań, których ja nie umiem i z przyjemnością. Podziwiam, jak jest temat taki, wiesz, rzeka, a ona potem to zbiera ładnie do kubki, do kub. robi podsumowanie, i potem wypuszcza swojego gościa do następnego pytania. Ładnie to linkując z tym, co się przed chwilą wydarzyło. Czyli też nauka dla tych, którzy mówią do ludzi, ale to mówienie do ludzi polega na rozmawianiu z ludźmi. No widzisz, ja chyba tych podcastów często słucham właśnie z takiego powodu. Ta merytoryka jest gdzieś istotna. Chociaż, no nie, no dobra, może są dwie rzeczy. Słucham, tak, merytorycznie, i słucham, jeżeli chodzi o prowadzenie, i bardzo dużo się uczę. I inspiruje, i do tego też w kwestii słuchania tego podcastu Karoliny Sobańskiej. Zapraszam, bo można posłuchać, jak ładnym językiem zadawać pytanie, jak robić podsumowania i jak tworzyć spójną e, fabułę w temacie, w którym się rozmawia. Dla wszystkich tych, którzy rozmawiają z ludźmi. Okay. U, u mnie na miejscu trzecim będę stopniował 3-2-1, bo mam podium. Uhuhu. U mnie na miejscu trzecim jest mamut. Proszę uprzejmie. Mhm. Ale że skocznia, czy że nie, klej, tak się tytułuje, czy co? Tak, się, A, tak się tytułuje, takie ma też konto na Patronite, przez jakiś czas go wspierałem, zaraz wyjawię, dlaczego przez jakiś czas. Mamut nagrywa podcast, podcastrofy, mhm. podcast, w którym opowiada, jak pewnie można się domyślić, z tytułu o katastrofach. Nie epatuje strasznymi emocjami, nie epatuje tragedią ludzką, tylko bardzo mi się podoba hmm, cała logika i wywód, który pokazuje, jak... Seria małych rzeczy, a najczęściej błędów i zaniedbań ludzkich, doprowadza finalnie do czegoś, co my nazywamy katastrofą. Mhm. Jest tam dużo rysu historycznego, bo to często jest setki lat wstecz, żeby pokazać w ogóle, jak coś się zaczyna dziać. Taki podcast, który mnie łóżek dotyczył, tam i najpierw było opowiedziane, jak bobry robią i dlaczego robią, i jak my się od nich nauczyliśmy, w związku z tym, jak robimy, jakie są metody, w związku z tym, jakie są zagrożenia. Więc fantastyczne ciągi logiczne, bardzo plastyczny język. Bardzo ładne porównania pokazujące mi, że jeżeli coś było w ilości X, to, to ta ilość X jest porównana tak, żebym ja mógł się zaczepić. Urzekło yy, mnie też to, że nie wiem czy jest, ale był wtedy, kiedy zaczynał podcast, aktywnym kolejarzem, więc było sporo odcinków związanych z koleją, więc przy okazji przy, wiesz, zapraszał mnie za, za kulisy zawodu, który znam jako pasażera. On mm. mi pokazywał go od strony tej, no, jego, prowadzącego te, te, te tony metalu. I to jest absolutnie na plus. Dlaczego yy, wspomniałem, że przestałem? Bo jedną rzeczą mnie zeźlił nazwę Rzeczy po imieniu. O. Bardzo nie lubię, jak ktoś wpadnie na taki pomysł, żeby czytać książkę jako podcast, ja. bo uważam, że to jest wchodzenie w obszar praw autorskich. Yy, to jest moje, bo być może mm -hmm. nie jest nawet prawnie uregulowane, nie wiem. I to był taki moment, kiedy troszkę na, nabrałem dystansu. Z tego, co wiem, mam od tego potrzebował dla siebie z perspektywy, no, czasami potrzebujemy złapać świeżego spojrzenia. Wrócił ostatnio do podcastów. Nie nagrywa tak cyklicznie, jak na początku, ale gdyby ktoś chciał posłuchać, i, i dla mnie to też jest taki, taki zbiór y, ciekawostek, które potem mi się przydają w najbardziej nieoczekiwanym momencie, a propos tego kajecika, który noszę i zapisuję różne rzeczy. Więc podcast i mamut u mnie na miejscu trzecim. Mm -hmm. e, no to u mnie w, w środku nie wiem, czy na miejscu drugim, ale w pewnym sensie można powiedzieć tak: podcast dziko przygody prowadzony przez pedagogzkę leśną, ale Anetę Chmielińską, mhm. która od samego początku mnie absolutnie y, urzekła, ponieważ y, opowiada o przyrodzie. Ona w ogóle ma taki wstęp do podcastu, gdzie mówi o tym, że wierzy w to, że jak człowiek coś kocha, to to szanuje i to co robi, to co Piątek próbuje y, zakochać słuchaczy w przyrodzie. I opowiada o niej w piękny sposób, dostarczając um, informacji, które no, są takimi niebywałymi um, ciekawostkami. Na przykład nie wiem, czy wiesz, że meduzy są nieśmiertelne. Nie, ale ponieważ już mnie to zaintrygowało, to przypomnij, poproszę tytuł. No wysyłałam ci um, jakiś pół roku nie temu ten <laughs> dziko przygody, dziko przygody. One są te podcasty w ogóle fantastycznie zmontowane, bo jak ich słuchasz, to masz takie wrażenie, że jesteś w lesie. Tam jakieś dzięcio, tu jakieś ptaszki, tutaj coś cyka, tutaj coś zaszumi. I to jest taka... Opowieść, która się snuje, w dodatku są to odcinki trwające 11-15 minut, więc takie bardzo przyjemne też jeżeli chcemy dzieci na przykład zaprosić do takiego uczenia się i budowania kultury słuchacza podcastowego. No ale wracając do tych meduz. Meduzy są nieśmiertelne. Nie dość, że potrafią między pokoleniami zmieniać swoją formę, bo jak myślisz meduza to co ci staje przed oczami? Karetka w wodzie. No właśnie. I z reguły myślimy o tych galaretkach jako o tych parasolkach. Natomiast mhm. dziadkowie tejże parasolki, rodzice tej parasolki y oraz jej dzieci będą takimi stółbiami, które wyrastają sobie z dna, czyli taką formę roślinkowatą mają. Czyli one mają taką przemianę, wiesz, co pokolenie to y wyglądają y inaczej. No i meduza ma też taką umiejętność, że ona dochodzi do pewnego momentu, i tak myślę, że fajnie by było, tak, być taką meduzą, że sobie dopływa do pewnego momentu, a potem młodnieje do czasu dziecięcego, a potem sobie znowu dojrzewa, potem młodnieje. I tak, dzień kuchu, świstaka. Taki dzień świstaka, dokładnie. Czyli meduza jak świstak. Mhm, no, dokładnie. A wiesz, że na przykład drzewa y, umieją sobie zrobić plaster? Jak y, ktoś im weźmie y, utnie kończynę w postaci gałązki, to się plastrują. No to widać niestety, jak czasami w lesie ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby tam wyryć serduszko, że my się bardzo kochamy. Miłość no, dawno rozpadła się, a biedne drzewo nosi ślady tego, jakże. Dokładnie tak. Wiekopomnego e... momentu. No i budowa skóry drzewa, czyli kory, też jest niesamowita. No i dostarcza właśnie takich, wiesz, przeróżnych informacji, o których no, mnie się nie śniło. Natomiast z dużą frajdą e, słucham, jak pięknie m, opowiada. I znowu coś, czego ja się bardzo od y, autorki tego podcastu Dziko Przygody uczę, to jest takie podsumowywanie na koniec. Za każdym razem jest z tego odcinka, dowiedziałaś, dowiedziałaś się, że i są trzy najważniejsze punkty. Normalnie, jakby naszego podcastu słuchała, wiesz, że te y, listy trzypunktowe są istotne. Więc Dziko Przygody polecam do posłuchania, żeby dowiedzieć się czegoś niezwykłego w krótkiej i bardzo przyjaznej dla ucha formie. Tym razem potrzebuję spojrzeć na ściągawkę, bo zapomniałem imion nazwisk prowadzących. Mam nadzieję, że w opisie się przyznali, bo będę mógł wtedy błysnąć. Nie przyznali się. Nie, przyznali się, super. Miejsce drugie u mnie Crazy Nauka, Aha. Ola i Piotr Stanisławscy. Nie wiem, czy państwo małżeństwo, czy państwo rodzeństwo, nie wnikam, ale bardzo zgrani ze sobą, prowadzący w duecie. Oboje z tego, co wnioskuję z podcastu, z dużą taką podbudową naukową w sensie wykształcenia, mm. wiedzy i tak dalej. No i pewnie, jak sama nazwa wskazuje, Crazy Nauka jest to podcast, który ma przybliżyć różne aspekty naukowe, ale w taki bardzo yy, łatwy do konsumowania sposób. Yy, pełen ciekawostek, pełen przykładów. Dwa fajne głosy, czysto technicznie nagrane, więc ten mój taki aspekt, że jednak rzeczywiście coś mi się mi to mi przeszkadza, mm -hmm. niestety tutaj absolutnie nie występuje. Nominowani do podcastu roku nie śledziłem, czy z nagrodą, czy nie, więc rzeczywiście zdobywają sobie serca słuchaczy, moje też. Czasami, znaczy nie czasami, w niektórych po, po, odcinkach mają takie bardzo m, fajne podejście, które mnie kupuje. E, dwuodcinkowa seria, pamiętam, ogólnie temat, który mnie interesuje, więc to mi zapadło w pamięć, związana z, z, z energetyką atomową i też z, nie, teraz, zamiast, jakiś fatalista wychodzi tam, podcast a tutaj dwa odcinki o katastrofach atomowych. Ale właśnie nie tych, które nam przychodzą na pierwszy rzut myśli do głowy. Mm -hmm. Nie no wiadomo, Czarnobyl, Fukushima to są takie tam lądrzawciki w, ty, w tym obszarze. Nie, nie bagatelizuję ich, no bo to były niesamowite wydarzenia i, i, i wcale nie tak tragiczne w skutkach, jak większość osób się wydaje. No bo to w ogóle ilość ofiar była wręcz minimalna w stosunku do tego, co nam by się wydawało. Ale okazuje się, że takich incydentów nuklearnych w historii świata było dużo, dużo więcej. Tylko były no, mniej spektakularne, albo a, a, a jak się w nie wgłębić, to tak naprawdę niewiele zabrakło, aby były jeszcze bardziej spektakularne. Mm -hmm. Nie wiem, Brytyjczycy, którzy zostawili, zostali wystawieni przez Amerykanów do wiatru, jak pracowali nad bombą atomową w trakcie wojny i jak już było blisko program Manhattan z sukcesem się zakończył. Jak się zakończył, czy nie zakończył, przy, co przyniosło, to wiemy z historii. No i wtedy Amerykanie powiedzieli, i Brytyjczykom, nara, fajnie się z Wami pracowało i tyle jeśli Prawda? chodzi. Tam potworzyli jakieś ustawy, nie dopuścili ich do wiedzy, i Brytyjczycy sami próbowali. No i wpadli na taki genialny pomysł, że zbudowali reaktor, który miał być chłodzony powietrzem, a nie cieczą, jak każdy przyzwoity reaktor. No i ogólnie nie, skończyło, nie skończyłoby się to dobrze, gdyby nie jeden z inżynierów, który uparł się i powiedział, że nie ma po prostu po moim trupie, ale i dodatkowo na kominach instalujemy jeszcze jedne filtry. Te kominy mm -hmm. wyglądały paskudnie, bo te filtry były doklejone, to wyglądało nijak. Ale jak mówiąc kolokwialnie, pierdyknęło i okazało się, że ta chmura powietrza, która przeszła przez tą całą reakcję, była wywalona przez te kominy, a reaktor był w centralnej Anglii, koło tych pastwisk, gdzie tam krówki, łąki i tak dalej. Gdyby nie te, nie, te, nie te filtry, to mielibyśmy najgrubszą tragedię w, w historii atomistyki. No jednak nie. I to są takie smaczki, takie ciekawostki związane z różnymi obszarami. Więc e, nauka, a widzę, że najwięcej słucham takich podcastów, gdzie mogę się czegoś dowiedzieć. E, dwa głosy. Widzę, że dobrze mi się słucha w dwóch głosach, niekoniecznie wywiadów. E, nie wiem, czy może to jakiś, jak, jakiś taki symptom tego też, jak my pracujemy, ale pasuje mi ta dwugłosowość w podcaście. E, czystość techniczna, wiedza merytoryczna, podparcie naukowe, plastyczny język, e, dużo, dużo ciekawostek. Miejsce drugie u mnie Crazy Nauka. Mm -hmm. I znów kawał merytorycznej wiedzy. Zapisz się do newslettera, żeby nic nie przeoczyć. Link w opisie odcinka. Trzeci podcast z mojej strony, absolutnie nienaukowy, ale no to chyba nie powinno nas dziwić. Each One Teach One. Bardzo mi się po pierwsze podoba dźwięczność tego tytułu, ale też ta myśl, która jest w nim Zawarta, że jesteśmy dla siebie taką wzajemną inspiracją i możemy się od siebie uczyć, albo nawet uczymy się, nawet jak nie chcemy. Prowadzony przez Michała Vasqueza-Plewniaka, który pisze o sobie, że jest entuzjastą i fanem kreatywnego i świadomego stylu życia. A co to oznacza? Chodzi o to, że nie potrafi siedzieć bezczynnie i zastanawiać się, co mógłby zrobić albo co by było, gdyby coś zrobił, po prostu to y, robi i najczęściej wyczekuje momentu aha. I myślę sobie, że y, Each One Teach One, ten podcast przemawia do mnie, bo y, gdybym ja nie czekała i tylko robiła, to właśnie w taką stronę bym chciała y, pójść. Dostarczania słuchaczom wielu możliwości... Y, Spojrzenia na temat życia, tożsamości, świadomości, emocji, zdrowia, budowania relacji, budowania swojej kariery. Z bardzo różnych perspektyw, czasami tak bardzo różnych, i tutaj znowu jest podcast, do którego y, gospodarz zaprasza gości, tak bardzo różnych, że ja czasami wyłączam niektóre odcinki. Po prostu nie jestem w stanie. Jest tak bardzo to różne od mojego sposobu myślenia na temat życia, że mówię, no nie zdzierżę. Więc taka, wiesz, dla mnie też okazja do y, poćwiczenia swojej otwartości na zmianę i na inny punkt widzenia, który myślę sobie, że w naszym zawodzie się bardzo ne, przydaje. Hmm. Ale też wiele takich odcinków, w których dostaję od Michała i od jego gości dokładnie to, co w danym momencie jest dla mnie ważne. Znaczy, po prostu mam wiesz, w świadomości taką dziurkę, gdzie akurat ktoś mówi: A weź sobie tutaj, zajrzyj. I wtedy ja się zatrzymuję. To są takie godzinne rozmowy, często nawet dłuższe. I zadaje sobie różne pytania związane z tym, czy na przykład, czy nawyki, które mam, to one mi służą, czy też nie. Ma bardzo ciekawą rozmowę Michał z Marzeną Dębicką, jeżeli dobrze pamiętam, nie, pochrzaniłam, dobra, to podlinkujemy, bo nie pamiętam, przepraszam. Ale pozdrawiam Marzenę Dębicką swoją drogą, tak, bo, swoją bo swoją drogą, ją znamy. Tak, dokładnie. Marzeną Dymbowską, A może, dobra, nie, nie będę zgadywać. Na temat kobiecości. A temat kobiecości to jest coś, co ze zdwojoną siłą wybuchło u mnie po rozmowie z Olą Wójcik, która o kobiecości w eterze, taki podcast prowadzi. Więc takie, wiesz, te, tych odcinków Itch.one, One też jest bardzo wiele, więc dla mnie to jest taka biblioteka, do której ja sięgam w momencie, kiedy czuję hmm, a tak bym w czymś sobie pogrzebała, a tak bym sobie y, jakiś temat y, zgłębiła. I to, co mam w danym momencie najbardziej na powierzchni i na co mam gotowość, żeby się temu przyjrzeć w swoim y, życiu, to sobie y, przeglądam te odcinki i mówię o, a dzisiaj to ze mną rezonuje, no i fajnie. I przed dzisiejszym spotkaniem, jadąc pociągiem, słuchałam sobie takiego odcinka, w co inwestować. I wcale nie chodzi o inwestycje finansowe, ale o inwestowanie tego, co w naszym życiu jest cenne, ważne, od uwagi przez czas, po emocje. I to jest też taki odcinek, który będę chciała podlinkować z taką myślą, że może pod koniec roku. Fajnie jest zrobić sobie albo macie, macie słuchacze, albo ty macie, będziesz miał taką przestrzeń, żeby sobie zrobić taki bilans i plan na przyszły rok, co zrobić, żeby skończyć bogatszym, jakkolwiek byśmy tego nie definiowali. Dlaczego lubię ten podcast? Dlatego, że sposób prowadzenia jest taki, który mi pasuje, i to, co Michał robi, czego ja się uczę. On zadaje pytanie, a potem długo milczy i pozwala być swoim gościom, i nawet nie robi mhm, które robię ja, i ono mnie drażni, jak je wychwycę, że ono jest. To tylko skinę głową, bo instynktownie nie chciałem zrobić mhm, ale to teraz nie rób tak. Nie korespondowało. No, u mnie niekwestionowany numer jeden od niepamiętnych czasów. To jest lider, który jest w ogóle nie, nie do detronizacji. Jak na razie nie przewiduje, żeby coś takiego mogło się wydarzyć. E, tym bardziej, że miałem, mieliśmy okazję Kaję poznać. No, to jest podcast Nerdy Nocą. I znowu, niecały. Mhm. Z tego względu, że Kaja e, rozmawia z różnymi osobami, choć ma cykle i takich powiedziałbym nadwornych, dyżurnych rozmawiaczy, z którymi prowadzi właśnie często audycję. Znaczy, to jest jej podcast, ona go prowadzi, natomiast. Często są goście, którzy cyklicznie się pojawiają. Jednym z nich jest jej brat, własny, prywatny, osobisty, który jest doktorem biologii, który tej biologii naucza i który te rzeczy związane z biologią tłumaczy w taki sposób, że ja jadąc na rowerze i słuchając porównania komórki jajowej do gwiazdy Imperium z gwiezdnych wojen, w pewnym momencie zorientowałem się, że jestem o trzy warszawskie mosty za daleko w stosunku do miejsca, do którego jechałem. Tak mnie urzekła ta opowieść. Znowu bardzo plastycznie, bardzo dużo ciekawostek. No i przybliżam mi świat, który dla mnie jest nieznany, bo biologia jest dla mnie fascynująca. Na przykład w takim momencie, jak zastanawiam się, jak to się dzieje, że ja się nie potykam, mhm. albo jak to się dzieje, że potrafię nie powiem, że zawsze, ale czasami podrzucić flamaster, który wiruje w powietrzu, a ja go jednak łapię i potem z czystej takiej technicznej fizycznej e, e, wiedzy wyobrażam sobie ile obliczeń mój mózg musi zrobić żeby przewidzieć tą rotację kazać ręce się wysunąć ten chwytach ma się zacisnąć zdążyć, nie? w odpowiednim momencie tak no i on to opowiada w taki sposób właśnie no dla mnie dla mnie piękny plastyczny ciekawy tam są serie właśnie o tym jak my się rozmnażamy tam są serie o różnych nietypowych nawykach żywieniowych i seksualnych różnych gatunków więc mnóstwo ciekawostek jest bardzo ciekawa seria o genetyce, która też dla mnie odkryła nie, nie, niezbadane lądy. I to nadal nie jest najciekawsza seria dla mnie w tym podcaście, no bo jestem absolutnym miłośnikiem tych odcinków, kiedy Kaja rozmawia ze złym Majorem Witkiem. Tego też mieliśmy okazję poznać przy, przy okazji podcastów dla WOŚP. Nie wiem, czy nas słuchacie, ale Kaja, Majorze, wielkie ukłony. No, i przede wszystkim seria o radzieckim programie kosmicznym, która mnie z nóg zwaliła, i to jest seria, którą słuchałem chyba cztery razy już, a pewnie piąty, szósty przede mną. Seria o prahistorii, czyli tłumaczenie tego, co pomijają podręczniki szkolne, zamykając prahistorię do paru stron, a potem kumulując się na naszych ostatnich latach i wychwalaniu tylko jednej obowiązującej frakcji. No, i znowu wracam do tej atomistyki, bo też trochę było o tym, więc rzeczy, które mnie interesują. Nie no znowu widzę jak mantra, powtarzam to samo. Ciekawa rozmowa, z dużą dozą humoru, z niesamowitym przygotowaniem. Jak o tym opowiadają, to potrafię sobie wyobrazić, jak zły Mayer siada i mówi, że ma, nie wiem, 12 kartek po reserczu. Do tego odcinka wyobrażam sobie tą tytaniczną pracę i chyle przed nią czoła. Do tego oboje są filozofami, więc dorzucają jeszcze taki aspekt, no dla mnie bardzo kuszący w tych rozmowach. Bardzo fajne poczucie humoru, duży dystans do, do, do siebie, więc to są absolutnie atuty. I mam wrażenie, że Kaja jest uosobieniem tego, że to jest mój podcast i robię go po swojemu dla siebie. Nawet jeżeli oznacza to przełamanie jakiegoś schematu, który ogólnie jest nośny na, na, na rynku. Więc mm. nerdy nocą i Kaja to jest mój niekwestionowany numer jeden. Super. No i został nam ten podcast, co typu i ja pół. Ja to pół, dzięki temu, że ty mi przysłałeś link do tego podcastu, co on w sumie da. To ty jeden, jesteś bardziej. bo tam dwóch panów nagrywa. Ty jesteś bardziej od ten, co ma nazwisko na M, czy nazwisko na M? Ja to na M krótsze myślę, że jednak. A ty ja ja dłuższe, a Tak, to już tak, tak, tak? No no to twój pan, który jest na M, to jak jest? No, to jest Wojciech Mann. No i w komplecie pewnie od razu ka każdemu zagrzęczało w głowie, że jak jest Pan Wojciech Mann, to pewnie będzie i pan Krzysztof Materna i są obaj. Tak, a podcast nosi tytuł Dziady. Z szuflady. <laughs> Absolutnie obłędny, cudowny podcast. Dwóch cudownych głosów, które to, co Maciek powiedziałeś, że co nich przygotowanie i u nich to przygotowanie słychać, ale. nie? Natomiast myślę, że doza do improwizacji. Ja, ja mam wrażenie, że oni się świetnie bawią, nagrywając to. Ja mam wrażenie, że oni już nic nie muszą. Mm. Oczywiście czasami te podcasty, te, te ich rozmowy są trochę ocenne w kontekście trochę za naszych czasów, ale myślę sobie, że kto, jak kto, ale oni ze swoim doświadczeniem naprawdę mogą to w ten sposób e, ująć. I jak słucham tego podcastu, to zawsze mam taką olbrzymią ciekawość. Czy to jest podcast, który tak bardzo rozpala moje serce, bo jest o mojej młodości, mm -hmm. gdzie wyrastałem z, z panami Manem i Materną, którzy za chwilę mieli dalszy ciąg programu i wiele, wiele innych swoich publikacji? Czy, 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 czy też tak zwani młodzi ludzie odnaleźliby się w tym podcaście i tak samo rozsmakowali? No bo język polski jest przepiękny, zabawa słowem jest na absolutnie mistrzowskim yy, poziomie, różnica tembrów głosu yy, też robi coś fajnego. Te wszystkie ich takie absurdalne żarty, które znane były z tych wcześniejszych, tych, no teraz no dla mnie serw, seria na wszystkie troski Robert Lewandowski. <grym> no jest, jest pastiżem tego, w czym nasze media funkcjonują. Jeszcze myślę sobie, że oni nagrywają to pod Egidą Onetu, który ma taki duży portal, w którym właśnie są te klikalne tytuły o tym Robercie Lewandowski. I właśnie wysiadł z samochodu, więc na pewno jest no przygotowany. Prawda? No właśnie. I to jest, to jest fenomen. No, ja myślę, że to jest... Mamy w, swoim, w naszym kraju wiele skarbów narodowych i na pewno do naszych skarbów narodowych należy zarówno pan Wojciech Mann, jak i pan Krzysztof Materna, a w duecie mhm. no, to są nad skarbem narodowym, moim zdaniem. Uwielbiam ich za powolność mówienia, hmm. za to, że niespiesznie robią wszystko to, czego nie obiecali, i nie robią tego, co obiecali. <grym> A na pocieszenie powiem Ci, że słuchamy tego podcastu razem z Mają, która ma 11 lat. No i ona y, lubi, uwielbia, rachocze razem ze mną, więc myślę sobie jest nadzieja w narodzie, <laughs> że to nie tylko my, dziad z babą, y, z szuflady się nie rymuje, więc nie, nie, no, nie mam tego polotu mana i materny, więc nie tylko dla naszego pokolenia, ale te y, kolejne też mogą się tym bawić. Dziady z szuflady. No to pozostaje nam życzyć wam cudownego, zbliżającego się nowego podcastowego i nie tylko podcastowego roku. No i powiedzieć, że słyszymy się w cudzysłowie za rok. A jak macie podcasty do podesłania dla nas, dla inspiracji do posłuchania, to też bardzo poprosimy o rekomendacje. Mhm. Albo na Spotify, bo tam też można odpowiadać na pytania, tam Dobrze. też chętnie. No i tyle, cudowności. Dziękujemy za ten rok przede wszystkim, Dziękujemy. że byliśmy razem. I do następnego, do siego roku. To ja nacisnę. Tak.